MSI Claw, handheld, który miał namieszać na rynku i pokazać ROG Alley i Steam Deckowi, gdzie raki zimują. Jak wyszło? No, raczej słabo. Dobra, bardzo słabo. Do tego stopnia, że chyba nie mam żadnego scenariusza, w którym mógłbym MSI Claw polecić. To nie jest tak, że ten sprzęt jest zły pod każdym względem, ale niestety cena, albo wręcz stosunek ceny do wydajności wypada bardzo kiepsko. Nie pomagał też szereg problemów, które trapił ten sprzęt podczas moich testów. Tak przykładowo działał Cyberpunk przed serią aktualizacji. Teraz po nowych update'ach jest zdecydowanie lepiej i jak sami możecie zobaczyć, to sprzęt odżył. Ale mimo że producent obniżył cenę o 12%, to nadal moim zdaniem ten stosunek ceny do wydajności nie jest rewelacyjny. Co poszło nie tak? Czy da się to wszystko jeszcze odratować? No, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Do tego, żeby było ciekawiej, my sobie dzisiaj przetestujemy dwa warianty MSI Clow tańszy i droższy. Aktualne ceny możecie sprawdzić w linku w opisie. Zacznijmy jednak od początku. Gdy pojawiły się pierwsze zapowiedzi MSI Cloud, byłem podekscytowany. MSI w końcu jako jedna z pierwszych firm zaczęła robić laptopy dla graczy, więc taki sprzęt to była naturalna kolej rzeczy. Tym bardziej, że na hype'owóz wskoczyło już Lenovo i Asus. I sprzęt od MSI miał jeden bardzo ciekawy wyróżnik. W przeciwieństwie do 95% urządzeń na tym rynku, Miał mieć procesor Intela, i wiecie co? No, okazuje się, że jest. Powód, dla którego 95% tego typu urządzeń korzysta z procesorów AMD, ale nie wyprzedzajmy faktów. Ja z Pazurem spotkałem się na targach CES kilka miesięcy temu i sprzęt wydał mi się strasznie podobny do ROG Ally. I dziś, kiedy mam te dwa urządzenia w swoich rękach, podtrzymuję. Na pierwszy rzut oka są to naprawdę bardzo podobne sprzęty i różnią się szczegółami, no i przede wszystkim kolorem. I nie mogę, ale strasznie kojarzy mi się, wiecie. Z taką sytuacją, na zasadzie, że Ej, dasz mi spisać zadanie domowe? No spoko, ale tak, żeby facetka się nie zczaiła Oczywiście to nie jest tak, że skopiowano tutaj wszystko jeden do jednego, bo diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Ale przykładowo sam ekran według mojej najlepszej wiedzy jest taki sam jak w ROG Ally. Nie dość, że ma takie same parametry, czyli rozdzielczość 1080p 120 Hz i VRR, to nawet ramki wokół ekranów mają taki sam rozmiar. I ja obstawiam, że najpewniej to Asus i MSI wzięli ekran od tego samego dostawcy. No a to z kolei pewnie też rzutuje na sam wygląd, no bo jakby nie było ekran, to jest po prostu największy element tego Sprzętu. No i przez to też, że te dwa sprzęty są takie podobne, no to będę dużo je między sobą porównywać. Sprzęt MSI przychodzi do nas w takim pudełeczku. W środku znajdziemy klała oraz ładowarkę 65W. I w sumie tyle. Niestety nie ma tutaj pokrowca. A szkoda. MSI Claw jest ciut szerszy, inaczej wyprofilowany i kwestia gustu, ale prawdę mówiąc, leży mi w dłoniach lepiej niż sprzęt Asusa. Do tego analogowe drążki i spusty zbudowane są na zasadzie Hall Effect, co na plus. Nie pochwalę jednak Krzyżaka, jest on bardzo kiepski, jakby żywcem wyciągnięty z kontrolera Xboxa 360, no i po prostu za nim nie przepada. Z drugiej strony, MSI ogarnęło lepiej przyciski ABXY, które nie do. Dość, że są podświetlane, to mają lepszy klik i nie gibają się na boki jak w sprzęcie Asusa. Za to bampery to, to jest po prostu jakiś dramat. To jest, to jest na pewno do poprawy w kolejnym modelu, są strasznie nieprzyjemne. Tak jakbyście naciskali taką wymiąchaną starą klawiaturę membranową. Mm -mm. Na tyle z kolei znajdziemy dwie łopatki, które możemy sobie dowolnie konfigurować w software. Ze. Na górze sprzętu znajdziemy włącznik z czytnikiem linii papilarnych, slot na kartę microSD, Thunderbolt 4, jacka słuchawkowego i przyciski do sterowania głośności. I właśnie te przyciski do głośności MSI umieściło w lepszym miejscu, bo możemy łatwiej się do nich dostać. Ale z drugiej strony nie ruszyli w ogóle czytnika microSD, który jest nad wylotem ciepłego powietrza, co w sprzęcie ASUS Prowadziło do tego, że smażyły się karty MicroSD bądź nawet same czytniki. I nie wiem, czy to się po prostu tutaj nie powtórzy. Więc jak mówiłem, niektóre rzeczy MSI zrobiło lepiej, ale z drugiej strony też zrobili jakby kilka kroków wstecz. Software jest jednak niesamowicie ważny w przypadku tego typu sprzętów. No bo Windows sam w sobie nie był projektowany z myślą o takich urządzeniach. W tym przypadku nazywa się on MSI Center. No, i z racji tego, że testuję już ten sprzęt trochę czasu, to wiele z takich początkowych błędów zostało już poprawione. No, były po prostu takie typowe błędy w tłumaczeniu czy kiepska stabilność. I software ten na ten moment działa już w porządku i prawdę mówiąc, to ma całkiem sporo opcji. Mamy tutaj szybki wybór gier czy instalowanie launcherów. Przy naciśnięciu klawisza po prawej stronie mamy szybkie menu, które możemy sobie dostosować. Co ważne, mamy też na przykład automatyczne wyszukiwanie. I instalowanie sterowników, chociaż na ten moment program nie zaktualizuje nam BIOSu, o czym później. Jest też nakładka, która pozwala sprawdzać pobór mocy czy zegary CPU, ale nadal po tym czasie jak testuję MSI Clow, nadal nie działa mi licznik FPS-ów i nie wiem jak to naprawić. Ogólnie mamy też dostęp do BIOSu w tym sprzęcie, mamy normalnie otwarty bootloader. Jest to można powiedzieć jak taki typowy laptop. I kończąc wątek software'u, to tak naprawdę jedyny Czego mi brakuje, to możliwości ograniczania wyświetlanych FPS-ów. Musimy to zrobić sobie bezpośrednio w grze a niestety nie każda gra to wspiera więc to na minus ja też miałem okazję zajrzeć do środka tego sprzętu jak to wygląda pod obudową no i mamy tutaj dwa wentylatory i ciepłowody oraz baterię, która ma 53W godzinę co ciekawe, na pierwszy rzut oka nie widać w ogóle dysku SSD na szczęście nie jest on przylutowany dysk jest wymienny, ale stety, niestety jest pod jednym z wentylatorów więc dostęp do niego no, nie jest prosty, ja nie chciałem tego też za bardzo rozbierać, no bo jeszcze musimy testy zrobić, co nie? Jednak to, czym MSI Close się wyróżnia, to jego serducho, które bije na niebiesko, bo mamy tutaj w końcu procesor Intela. I na ten moment MSI sprzedaje dwa warianty z procesorem Core Ultra 5 135H i Core Ultra 7 155H. I różnica między nimi jest bardzo niewielka. Mówimy tutaj o redukcji dwóch rdzeni P w stosunku do droższego modelu. I tutaj dochodzimy do pierwszego procesora. Problemu. Ten droższy wariant nie ma kompletnie żadnego sensu. Żadnego. Bo co wy na to, że na ten moment ten droższy wariant MSI Claw wypada w grach niemal identycznie, a nawet zdarzają się przypadki, kiedy wychodzi ciut gorzej niż ten tańszy. Serio, tak się dzieje i dlaczego to wyjaśnię Wam już za moment. Przy okazji trzeba by się było też zastanowić nad jedną rzeczą. Czy serio? Potrzebujemy aż 16 rdzeni do gier w tak małym urządzeniu. Nie od dzisiaj wiadomo, że w przypadku gier często liczy się szybkość rdzeni, a nie ich ilość. I nawet w PC-tach, które mają procesory Intela, czasami wyłącza się rdzenie E, bo po prostu przeszkadzają. I są przypadki, kiedy ich wyłączenie poprawia wydajność. Steam Deck przecież ma zaledwie 4 rdzenie, a ROG Ally ma 8 rdzeni, więc moim zdaniem, 16 rdzeni w sprzęcie, który ma w domyślnie działać na baterii i służyć przede wszystkim do grania. To jest jakiś totalny zbytek. Wydaje mi się, że to też na tej decyzji sprzęt od MSI zwyczajnie popłynął. I dlatego ten sprzęt działa tak jak działa i kosztuje ile kosztuje. Musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Takie handheldy pracują na ograniczonej mocy. Nie mogą wciągać 60 czy 80 W. Im bardziej ograniczamy ten budżet energetyczny, tym bardziej zintegrowany układ Intel Arc musi walczyć z rdzeniami procesora o dostęp do mocy. I ten balans pomiędzy rdzeniami CPU a GPU nie wypada w dobrze. Dlatego w teorii ten słabszy chip wypada w grach tak samo lub lepiej, bo ma mniej rdzeni do zasilania. W efekcie to jest problem tego urządzenia, że chip, który się tutaj znajduje, nie jest dostosowany do realiów takiego urządzenia. Bo po co nam na przykład tutaj NPU do akcelerowania AI? Co będziemy na tym odpalić, Stable Diffusion. Core Ultra jako procesor sprawdza się super w lekkim, małym laptopie, na którym pracujemy w Excelu albo przeglądamy sobie NETA a nie w handheldzie, który ma służyć przede wszystkim do gier. Dlatego w MSI Claw ani wydajność, ani czas pracy na baterii nie wypada po prostu dobrze. MSI ma fabrycznie trzy tryby wydajności oraz tryb AI, który może się między nimi inteligentnie przełączać oraz tryb ręczny. Na ekranie widzicie teraz jaka moc zostaje przypisana do danego trybu. Problem jednak jest zakres mocy, bo MSI Claw może pracować w zakresie od 20 do 40 W. I dla kontekstu Steam Deck może pracować maksymalnie z 15W. Sprzęty z procem Z1 Extreme mają zakres od 7 do 35W, co tak naprawdę na samym starcie pokazuje nam, że procesor Intela jest bardziej prądożerny. No ale może jest chociaż wydajny? Zacznijmy od 3D Marka. To jest test, w którym widać, że droższy wariant faktycznie wypada troszeczkę lepiej. I w tym teście sprzęt ogólnie nawet na tle konkurencji wypada spoko. Tylko problem jest to, że to jest test syntetyczny i niekoniecznie przekłada się to na gry. Zaczynając od skalowania mocy, skok z 20 do 30W daje nam kopa, ale skok z 30 na 40 wcale wiele nie pomaga. W praktyce, jeżeli chcemy używać claw na co dzień, lepiej korzystać z trybu 30 watowego bo nie ma wielkiej różnicy w wydajności. Mówimy tu o 2 czy 3 fpsach więcej. No i na tych 20 i 30W też go sobie porównamy do innych sprzętów. No, wyjątkiem tylko będzie Steam Deck, bo dla niego to jest po prostu max. 5. 15 Startujemy z Cyberpunkiem. No i cóż, sieczka. Nawet Steam Deck, który wciąga dwa razy mniej mocy, jest w stanie tutaj pogonić nieco. MSI Claw, o ROG Ally czy Aya Neo Slide nie wspominajmy. Forza Horizon wypada trochę lepiej, ale jak sami widzicie, mocniejszy wariant MSI Claw wypada niemal tak samo w grach jak ten tańszy. Dziedzictwo Hogwartu prezentuje się lepiej. Tutaj w końcu Claw nawiązuje równą walkę ze sprzętem Asusa. Spider-Man da nam też podobne wnioski. Tutaj Claw idzie web w web z Rogalikiem. Starfield to powtórka z początku i wynik mamy ciut gorszy niż na Steam Decku. I powiem Wam, to jest w miarę optymistyczny scenariusz. Ten 30 watowy bo im bardziej będziemy ograniczać moc, tym gorzej robi się dla sprzętu MSI. Bo przykładowo, gdy ustawimy limit na 20W, to w takim Cyberpunku Steam Deck zjada go na śniadanie. I będzie to motyw, który zobaczycie w wielu grach. Niestety, Core Ultra skaluje się gorzej z mniejszą mocą. Dlatego jego dolny limit to 20W. Gdzie na 30 watach po tych wszystkich aktualizacjach w niektórych grach jest w stanie rywalizować, to na 20 watach to jest po prostu totalna sieczka. No i przez to czas pracy na baterii też nie jest szałowy. MSI Claw ma baterię 53 watogodziny, która jest większa niż ta w ROG Ally, ale sam sprzęt jest prądożerny, więc jeżeli odpalimy go na 40 watach, to w praktyce wychodzimy na ten sam czas pracy baterii, co w ROG Ally. I godzina to jest max, na ile można liczyć na maksymalnym trybie wydajności. Oczywiście można korzystać z tego 30-watowego i to ma więcej sensu. No i wtedy jesteśmy w stanie tam wykręcić powiedzmy godzinę 25 minut w cięższych grach. No i pytanie za 100 punktów, czy da się to jakoś poprawić? No. MSI najwidoczniej próbuje. Być może trafiliście na artykuły o tym, które mówiły, że z nowymi sterownikami i biosem jest lepsza wydajność. No tak, to co widzieliście to już było z tym najnowszym biosem i sterownikami. Ale faktycznie, żeby nie było, że tak się czepiam, rzeczywiście jest Lepiej, bo jak sobie popatrzymy na wyniki sprzed update'ów, no to można było się po prostu złapać za głowę w takim cyberpunku. No albo zobaczcie, jakiego kopa dostało dziedzictwo Hogwartu. Jednak nie wszystkie gry miały z tego korzyść. No i niestety, aktualizacja BIOS-u też nie dzieje się automatycznie w softwarze od MSI, tylko musimy go ręcznie pobrać ze strony producenta, co na pewno nie jest wygodne. I obstawiam, że dużo osób pewnie nawet nie wie, że już jest dostępny ten nowszy BIOS. Tu wrzucę wam klip, jak Cyberpunk działał przed aktualizacjami. To był serio dramat i gra praktycznie była niegrywalna. Teraz po aktualizacjach, jak sami możecie zobaczyć, jest sporo lepiej. Ale nadal nie nazwałbym tego dobrymi wynikami. I powiem wam, ja próbowałem też kombinować na własną rękę, na przykład manualnego wyłączenia rdzeni E, żeby zobaczyć, jak sprzęt wtedy wypadnie. Jest taka magiczna kombinacja, która pozwala nam wejść w BIOSie do zaawansowanych ustawień i, przykładowo, sterować rdzeniami. I faktycznie rdzenie da się wyłączyć, ale niestety po ich wyłączeniu, no to system blokował się na 15 w jeżeli chodziło o TDP, więc no nie dało się go sensownie używać w moim przypadku. Szkoda, bo miałem podejrzenie, że być. Może wyłączenie jakichś rdzeni może tutaj pomóc z wydajnością. No i przechodzimy teraz do największego problemu tego urządzenia, który sprawia, że no tak naprawdę chyba nikomu go nie polecę na ten moment. Chodzi tutaj o cenę, bo cena jest. Totalnie oderwana od rzeczywistości i nijak się ma do wydajności czy możliwości tego sprzętu. Droższy wariant na premierę kosztował 3900 zł, a tańszy 3500. Z czego przypominam, że w grach wypadają niemal identycznie, a czasami ten droższy wypadał gorzej. A problemem dla MSI jest to, że za 2900 zł tu i teraz można kupić nowego ROG Ally z Z1 Extreme który jak sami widzieliście jest wydajniejszy i ma już na tym etapie o niebo lepiej dopracowany soft. O, albo lepiej, za 1900 zł możecie kupić najtańszego Steam Decka, który wiele nie odbiega wydajnością od MSI Claw, a za to Przykładowo trzyma lepiej na baterii. Ale wiecie co? Chyba ktoś z MSI zczaił, że troszeczkę przegieli z ceną, bo tańszy wariant wisi już na przecenie i zamiast 3500 kosztuje 3100 zł. Ale nadal to jest 200 zł więcej niż ROG Ally, a scenariusze, w których sprzęt od MSI wypada lepiej, no można policzyć na palcach jednej ręki. Powiem tak, gdyby MSI Clow kosztował 2500 albo 2400 zł, ok, spoko. Nie jest idealny, ale w takiej cenie myślę, że to by przeszło. Za 3100 zł. Nie ma szans. I z jednej strony fajnie, że MSI zaryzykowało, że chcieli spróbować czegoś innego niż większość producentów na tym rynku. Za to faktycznie propsy i prawdę mówiąc to jestem ciekawy co pokażą w następnym modelu, ale to co mamy tu i teraz, no mam wrażenie, że jest tu po prostu sporo niewykorzystanego potencjału. No i szkoda, bo spodziewałem się dużo więcej.